Patrycja Kobyłka, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Adoptuj Mnie. Dzisiaj jest Zuzią. Przedstawimy Państwu trzy pieski, które już teraz czekają w schronisku w Nowodworze na właścicieli, na domek. Zapraszamy. Astra ma około 10-12 tygodni. W schronisku przebywa z mamą, no ale jak to szczeniak nie najlepiej odnajduje się w schroniskowych warunkach. Jest bardzo kontaktowa, przytulaśna, posłuszna. Nada się do osoby starszej, do domu z dziećmi, do domu z innymi psami, gdzie na pewno bardzo dobrze by się odnalazła w takim domu, gdyż szuka też tego kontaktu z innymi zwierzakami. Jak to szczeniak na pewno będzie stwarzać problemy, pogryzione kapcie, meble, więc musimy się z tym liczyć. Oczywiście, jeżeli adoptujemy takiego szczeniaka, będzie nam stwarzać różne problemy, możemy kontaktować się z naszą wolontariuszką, Paulą. Astra była zaszczepiona przeciwko wszystkim chorobom wirusowym, odrobaczona, więc jeżeli ją przygarniemy, to będzie tylko potrzebne 2 razy do roku odrobaczanie oraz częste wizyty u weterynarza oraz umycie, wyczesanie i kochanie. I zachęcamy, żeby przyjechać, wziąć Astrę przynajmniej na dom tymczasowy, zapoznać się z nią. Jeżeli się w niej zakochamy, tak naprawdę zobaczymy, że pasuje do naszej rodziny, to zostawić już ją na stałe. Fifek ma około 4-5 lat, nie odnajduje się dobrze w warunkach schroniskowych, gdyż przebywa już tutaj długo i nie potrafi zresocjalizować się z nowym otoczeniem, z psiakami też za bardzo tak agresją nie reaguje, ale potrafi jednak zaatakować, gdy inny pies chce podejść do osoby, która z nim wychodzi na spacer. Nada się na pewno do osoby z dziećmi, do osoby w bloku, do osoby mieszkającej samotnie. Na pewno umili te dni. Raczej nie nada się do domu z innymi psami, gdyż nie wiadomo, jak to będzie. Czy złapie ten kontakt. Adoptując każdego zwierzaka, tak jak i Fifka, warunkami adopcji jest wizyta przedadopcyjna, poadopcyjna i podpisanie umowy adopcyjnej. Zachęcamy, żeby przyjechać po Fifka, wziąć go do domu, pokochać i żeby dalej już nie siedział w tym schronisku. Ratafia to około 2-3 miesięczna sunia, jest bardzo wychudzona, jest nowa w schronisku i nie daje sobie rady w tych warunkach, jest zimno, mrozy, więc pierwsze co to zachęcamy na pewno do brania na dom tymczasowy. Jest bardzo wychudzona, gdy będziemy chcieli ją zaadoptować, gdy będziemy chcieli wziąć ją na dom tymczasowy, będziemy musieli doprowadzić ją do stanu, tak można powiedzieć, normalnego szczeniaka. Bardzo się boi, nie umie chodzić na smyczy, jest nieufna do człowieka i do innych zwierząt. Została zaszczepiona na choroby wirusowe, została odrobaczona. Więc zostały nam tylko wizyty u weterynarza, szczepienia przeciw wściekliźnie, no i odrobaczania 2 razy do roku.
No i oczywiście wielka miłość nada się do osoby starszej, do domu z dziećmi, do bloku i do domu z innymi psami. Na pewno nie odnajdzie się w domu, gdzie by musiała być na podwórku, ponieważ jest najwidoczniej psem po przejściach i trzeba jej bardzo dużo kontaktu z ludźmi, resocjalizacji z człowiekiem, z innymi psami. I no, na pewno dużo miłości i najlepiej by było, tak jak powiedziałam, że odnajdzie się w domu z innymi psami, ale najlepiej by też było, żeby była na początku sama z człowiekiem, żeby najpierw się zresocjalizowała z człowiekiem, potem z psami. Zachęcamy do adopcji. To wszystko, co przygotowałyśmy dla Państwa na dziś. Zachęcamy do adopcji, no i oczywiście do kontaktu z nami. Kontaktować Państwo się z nami mogą przez naszego fanpage'a Wolontariat Schroniska dla Psów w Nowodworze. Pisać również można na maila wolontariat.nowodwór@gmail.com. Zapraszamy oczywiście na spacery w każdą sobotę. Tak jest, w każdą sobotę. No i oczywiście zachęcamy do adopcji piesków na dom tymczasowy. Nie musi to być od razu dom stały. Można przyjechać, obejrzeć pieska, wyjść z nim na spacer, zakochać się, no i zaadoptować już na zawsze. Dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.